zawsze najtrudniejszy, lecz daje ci moc, by zrobić ten kolejny i odważnie iść. Każde zwycięstwo w zasięgu masz, jeśli od siebie coś dasz. Tak długo jak w postanowieniu swym trwasz, tak mocno wiesz, kim chcesz być. It starts with you. Każdy młody człowiek nosi w swoim sercu jakieś marzenia, pragnienia dotyczące przyszłości. Zastanawia się, kim będę, co będę robić, gdzie jest moje miejsce. Ja również, będąc na progu dorosłego życia, zadawałam sobie takie pytania i nawet już zaczęłam tworzyć swoją własną wizję życia, myśląc, że taka jest moja droga. W moim sercu była wielka tęsknota za miłością, a jak inaczej jej doświadczyć, zrealizować, jak nie przez założenie rodziny. Taka była właśnie moja wizja życia. Wyjść za mąż, mieć dzieci, a przede wszystkim być blisko Boga, angażować się w życie Kościoła, być dalej w ruchu Światło Życie, którego byłam członkiem od 9 roku życia, przy parafii Księży Zmartwychwstańców w Warszawie. Zaczęłam modlić się nawet o dobrego męża. Wiedziałam, że gdy spotkam tego jedynego mężczyznę, to poznam to wewnętrznie. I tak mijały lata, aż do pewnego spotkania, które przewróciło wszystko do góry nogami. Krok pierwszy, najtrudniejszy, lecz daje ci moc, by zrobić ten kolejny i odważnie iść. Każde zwycięstwo w zasięgu masz, jeśli od siebie coś dasz. Tak długo jak w postanowieniu swym trwasz, tak mocno wiesz, kim chcesz być. It starts with you. Wszystko od ciebie zacznie się. It starts with you. Już nie powiesz, nie da się. Nie czekaj więc na właściwy czas. Spełniaj marzenia i sięgaj do gwiazd, bo ty. It starts with you. Ten moment, gdy poczujesz, na ile cię stać. Przeszkody pokonujesz, rozwijać się chcesz. Szanse masz duże, gdy jesteś na tak, by spełnić najskrytsze sny. Tak długo jak w postanowieniu swym trwasz, tak mocno wiesz, kim chcesz być. It starts with you. Wszystko od ciebie zacznie się. It starts with you. Już nie powiesz, nie da się. Nie czekaj więc na właściwy czas. Spełniaj marzenia i sięgaj do gwiazd. To ty. It starts with you. Zaufaj tylko w to, co w tobie jest. Nie musisz stawać się kimś lecz. Zaufaj. Nie czekaj więc na właściwy czas. Spełniaj marzenia i sięgaj do gwiazd. To ty. Tak chcę. Pamiętam bardzo dokładnie ten dzień, 31 lipiec
1999 roku. To jedna z tych chwil, która bardzo mocno zapisała się w moim sercu. Byłam w kaplicy, usiadłam przed tabernakulum i tak patrzyłam. Patrzyłam w ciszy. Pamiętam to ciepło w sercu i ten głęboki pokój. I już wiedziałam. Wiedziałam, że Jezus mnie chce. Powiedziałam Mu tak. Ta radość musiała ze mnie bardzo emanować, bo gdy mnie zobaczył, ojciec Ryszard powiedział z uśmiechem: ktoś tu jest zakochany. Myślę, że dobrze wiedział, że właśnie podjęłam życiową decyzję. Nie poddawaj się, idź po swoje. Nie zmieniaj zdania, bądź na tak. Usłysz głos, który ci podpowie, że szansę dziś ogromną masz. Wiem, że masz to coś w sobie, siłę, by pobiec, wznieść się wysoko, tak. I cokolwiek się zdarzy, nie bój się marzyć, ufaj, że radę dasz. Pokaż pasję nam. Niech zobaczy świat. Wątpliwości, a sen o sukcesie spełni się. Wiem, że masz to coś w sobie, siłę, by pobiec, wznieść się wysoko, tak. I cokolwiek się zdarzy, nie bój się marzyć, ufaj, że radę dasz. Pokaż pasję nam. Jezus mnie uszczęśliwia. Nie jest ważne w życiu zakonnym, co się robi, ale to, kim się jest. Oblubienicą rozkochaną w boskim oblubieńcu. Zamknij oczy i skacz. A teraz kilka słów płynących z serca do ciebie, kochany, młody człowieku, dziewczyno, chłopaku, którzy może jesteście na etapie rozeznawania powołania do życia zakonnego, kapłańskiego. Bóg przemawia do ciebie przez twoją codzienność, przez każdy jej odcień, przez tych wszystkich, których stawia na twojej drodze. Ważne jest, aby nauczyć się dostrzegać te małe działania łaski, aby je rozeznawać, a to jest tylko możliwe na modlitwie. Bo są w nas takie przestrzenie, do których tylko Bóg ma dostęp. Czasami trzeba zamknąć oczy i skoczyć z tą ufnością i nadzieją, że na dole jest ktoś, kto mnie złapie. I wcale nie jest prawdą, że nadzieja jest matką głupich, bo aby mieć nadzieję, trzeba być bardzo odważnym. Dlatego życzę odwagi.